Słuchajcie, to jest arkusz, który już też kiedyś był, jako bodajże 09 albo jako E14. I on ma jedną taką rzecz, która prawdopodobnie przysposzyła sobie wam bólu głowy. Otóż najłatwiej patrząc na to byłoby zrobić lewy blok, prawy blok, w prawym bloku zrobić jeden, drugi blok, tak, i jakby stopkę i wszystko jest ok. Natomiast w opisie jest napisane, że mają być dwa bloki po lewej stronie, dwa po prawej, poniżej stopka. I teraz szczerze mówiąc, nie wiem, czy to się da realnie zrobić bez grupowania tych bloków dwóch w jeden. Obawiam się, że jakbyśmy nawet użyli flexboxa i próbowali to zrobić na czterech niezależnych od siebie blokach, to nie wiem, czy to się ułoży tak, jak powinno. W sensie, jeżeli nie da, zapakujemy tych dwóch rzeczy w jeden kontener i tych dwóch rzeczy w jeden kontener, to nie wiem, czy to się w ogóle da ułożyć tak, jak to tu powinno być, ale spróbujemy. Jak nie, to po prostu zapakujemy to dodatkowe dwa kontenerki i wtedy już tego problemu nie powinno być. Chodzi o to, że zrobiłeś to jako jeden i to jako drugi? Nie. Bo o co chodzi w tym zadaniu? Mogę wam narysować, tutaj na filmie tego nie będzie. To ma być jeden blok. To ma być drugi blok, to ma być trzeci blok, a to ma być czwarty blok. Teraz cały myk polega na tym, że ciężko jest to ułożyć samym floatem, bo one nie tworzą wierszy, tak? Generalnie najłatwiej, najbardziej logicznie byłoby to zrobić w ten sposób, że zapakować to jako jeden blok, to jako drugi i wtedy dopiero zrobić podział, tak? Wtedy to jest S, to jest proste, tak? No właśnie, zobaczymy w kryteriach później na koniec. Najpierw spróbujemy zrobić to tak, jak oni chcą, jak się nie uda, to wtedy zrobimy to tak, żeby zadziałało po prostu. Ok, i teraz pierwsza rzecz to jest baza danych, musimy ją sobie wypakować, tam rozpakować archiwum, wgrać bazę danych na serwer. Fajnie było łączyć sexampa. I teraz czy są dwie tabele w bazie danych połączone kluczem ID kadry dla kadry ID w usługach. Musimy ją sobie zaimportować. Baza się ma nazywać salon. Znaczy włączyć XAMPA, no bo to jakby to się rozumie samo przez się, tak? Wchodzisz sobie na phpMyAdmina i tworzysz bazę, która się nazywa Salon. Teraz do tej bazy importujemy plik. Panowie, bo potem nic nie będziecie na filmie słyszeć. Salon? Salon. Jest wszystko w arkuszu napisane. Wgrywamy do bazy danych Salon plik, który się nazywa egzamin SQL. I znajduje się w plikach tych, które rozpakowaliście. To jest ten pliczek. Robimy import i zgodnie z tym, co jest napisane, robicie im zrzut ekranu po imporcie. Ma się nazywać import PNG. Tak? Czyli robicie zrzut... O! Nie, jest, tylko nie wybrana. Słucham. Jest w polski, mam ustawić. Nic nie ustawiacie, poza tym, co samo się ustawia. Ale gdzie ty chciałbyś język polski ustawiać? Nie, tam jest UTF-8 i wystarczy, że zostawicie tak, jak jest. Nie zmieniajcie tam tego, bo tam jest UTF-8 Polish, ale nie ma takiej potrzeby. Nie wybrałem bazy, mi się wywalił import. Jeszcze raz, teraz wybrałem salon, wybieram import, egzamin. Będziecie tu pisać, tak jak siedzicie, tylko że pojedynczo, jedna osoba przy biurku. Będziecie mieć dwa poziome monitory, nawet nie tak jak macie teraz poziomy pionowy, tylko będziecie mieli te dwa środkowe do swojej dyspozycji. Nie wiem jaka jest, nie wiem w związku z powyższym jaki jest, jak to rozumie OKECH CKE, w sensie jak każe wam zrobić zrzut ekranu całego monitora, to robicie jednego czy dwóch.
W sensie nie mam zielonego pojęcia, jak to interpretować. Moim zdaniem wystarczy, że zrobicie jeden, czyli Windows L, Shift Windows S i robicie tak. No tak, to może nie to, tylko faktycznie po imporcie. Shift Windows S, robicie sobie to okno. Zapisujecie sobie w folderze jako import, uwaga, ważne, PNG. Dalej. I teraz będziemy pisać kwerendy, bo tu jest na to, to, co wam mówię, tu jest napisane, zrzut powinien obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań. Jak macie dwa monitory, to nie wiem, czy jeden, czy dwa. W sumie, co ich obchodzi drugi monitor, tak? Jakby, ale z drugiej strony macie te kryterium paska zadań, więc jakbyście chcieli cały, no to musielibyście... Znaczy dla waszego świętego spokoju, jak będziecie robić to na egzaminie, to screeny róbcie na głównym monitorze. Wiecie, który jest główny? Ten, na którym na dole są te ikony. To najłatwiej widać po tym, ta wyszukiwarka, co jest na dole przy tym, jest tylko na jednym. To jest główny i na tym róbcie screeny po prostu. Ok? Dobra. Stworzymy sobie pliczek kwerendy TXT. I lecimy z baz danych. Zobaczymy, czy pójdzie wam trochę lepiej niż w tamtej klasie, bo w tamtej klasie była katastrofa. Poważnie mówię, tam była katastrofa. Tak. Oni kompletnie nic nie wiedzieli. A kliknij po lewej na liście salon najpierw bazę. To za chwilę ci pomogę, bo jakby no nie będę tutaj się, nie rozdwoję się. A z kim macie bazy? Ja wiem, ale on robi wam akcesa, nie? Powiedzcie mu, żeby zamknął tego akcesa, jak zrobicie tam to zadanie. Tak? Tak? Dobra, to róbcie z nim SQL-a, bo będzie ciężko, widzę wasz los. Dobra, wybierające pola nazwa, cena z usługi, z tabeli usługi, czyli co? Wybieracie sobie tu po lewej tabelę usługi i domyślnie kwerenda wybiera wszystko, czyli select gwiazdka from usługi, tak? I teraz chcecie nazwę i cenę, więc zamiast gwiazdki piszecie sobie tutaj nazwa, przecinek, cena. Bez żadnych cudzysłowiów, bo to są nazwy kolumn, tak? I dalszy ciąg tego pytania, z tabeli usługi dla usług, których cena jest wyższa równa 50, czyli co? Where cena, jaki tu operator? Większy równy 50, tak? Sprawdzacie, czy kwerenda działa? Działa. Kopiujecie sobie kwerendę, to jest pierwszy krok do pliku z kwerendami. I Control Windows Shift S, robicie screena. I screena zapisujecie. Uwaga, sprawdzamy w arkuszu. Ma być KW1 i JPG. Czyli KW1 i JPG. Czy JPG, czy JPEG, to już nie ma znaczenia. Windows Shift S. Następna kwerenda, liczące średnią arytmetyczną cen usług oraz liczbę usług jedynie dla usług kosmetycznych. Czyli resetujemy sobie widok. Pierwsza rzecz, jak odfiltrować kosmetyczne? Gdzie one tutaj są? Bo tu jest co? Tu nie ma typu, ale jest kadra ID. Jak wchodzicie sobie w kadrę, to tu jest jeden jedyny kosmetolog, ID 2, tak? Czyli możemy założyć, że te, które mają ID 2 w kadrze, to są kosmetyczne. No to dopisujemy sobie. Teraz słuchajcie, tu są dwie opcje. Możemy to zrobić bezczelnie i po prostu napisać where ID równe 2, albo możemy zrobić kwerendę z dwóch tabel i sprawdzać wtedy w tamtej tabeli, czy to jest faktycznie kosmetolog, tak? Nie wiem, które wystarczy. Który wariant wolicie? Ten prostszy, czy ten pełniejszy? Prostszy jest ten, tak? ID równe 2 to są kosmetyczne, tak? Czyli kosmetycznych usług.
Kadra ID, przepraszam, masz rację, tak. Kadra ID 2. To są kosmetyczne w tym momencie. I teraz co myśmy mieli policzyć z tego? Mieliśmy policzyć średnią arytmetyczną cen oraz liczbę usług. To jak policzyć jedno i drugie? Średnią arytmetyczną cen to będzie AVG cena, tak? AS. I co jeszcze? Ilość, tak? Count as ilość, tak? Czy liczba. Czy count jest tylko, count możemy zrobić as coś tam? Nie, bo widzę, że mi się tu pruje. A nie, czekajcie, wykonaj. Nie, tak mi nie pozwoli. To powinno zadziałać. Nie wiem, jak mam sobie tutaj w jednej... O! Nie skasowałem wszystkiego. Średnia cena, as... Wykonaj. To jest średnia cena, to jest proste, tak? Ale teraz nie bardzo rozumiem, bo oni chcą liczbę usług, ale tego się nie da chyba w jednej kwerendzie zrobić. Robiliście kiedyś to w jednej kwerendzie, bo jak policzyć, ile jest usług kosmetycznych? Count, no, ale teraz nie wiem, czy mogę tu po prostu zrobić count. O, sorry. Czy count gwiazdka właśnie może, co? Okej. Okay. Czyli tu i możemy sobie to podpisać jako as ilość. Ilość usług to miało być? Liczba usług. Wiecie, jak się aliasy robi. To nie jest nic nowego, mam nadzieję. Tak, czyli to jest to. To jest dwójka i screen z dwójki. A jak masz w arkuszu napisane? Ja myślę, że ja je robię for fun? Nie, no w arkuszu masz i w kryteriach oceniania też masz. Normalnie za każdego takiego screena masz, punkty. Po co się robi screeny? Dlatego, że może z jakiegoś bardzo jest mała, ale nie zerowa szansa, że w środowisku egzaminatora, który będzie sprawdzał twoją pracę, twoje kwerendy nie zadziałają z jakiegoś powodu. I po to jest screen, żebyś miał piłkochron, że to zrobiłeś dobrze, tylko najwyżej u egzaminatora nie działa, tak? Teraz jakbyście chcieli, słuchajcie, tutaj, jakbyście chcieli zrobić to w rozszerzonej formie, to w kadrze, zobaczcie, w kadrze jest stanowisko kosmetolog i wtedy musielibyście to zrobić tak, że zrobić tutaj, jak się łączy z drugiej tabeli? Join albo left join, a czym się różni left join od joina? Bierze tylko te, które w lewej jakby już są, szuka w prawej, tak? Left join kadra on kadra ID równe się kadra ID. Słucham. A jak jest w arkuszu napisane? No więc dlatego muszą być. Jak zrobisz w złym formacie, dostaniesz 0 punktów. Tak? I wtedy jak mam tą podłączoną, to wtedy mogę zrobić where kadra stanowisko, nawet like możecie zrobić. Jak jest dowolna ilość znaków w lajku? Operator zastępujący dowolną ilość znaków w lajku. Przez 3%, no.
Nie wiem. W sensie jakby... Nie wiem, czy ta pierwsza jest dostateczna. To jest to samo, widzicie? Tylko różnica jest taka, że w tej pierwszej my sobie arbitralnie piszemy, że jeśli kadra ID jest 2, tak naprawdę z punktu widzenia zadania jest to poprawne, z punktu widzenia logiki, a skąd my wiemy, że 2 to są akurat kosmetyczne, tak? Rozumiecie, o co chodzi, tak? Druga alternatywny, ten taki rozbudowany z, ze sprawdzeniem przez to faktycznego zawodu. Dobra. Trzecie, tworzące użytkownika kosmetyczne na localhost z kasłem. Czy wy znacie na tyle SQL-a, żeby to zrobić? Palca. No więc, jeżeli nie znacie, to możecie sobie to wyklikać, ale musicie to zrobić z głową. To znaczy, użytkowników się tworzy na poziomie bazy chyba nie, całej. No tutaj jest jakiś Amba Fatima. Jak sobie wrócicie do jakby roota, czyli na samą górę phpMyAdmina i tu sobie wejdziecie w konta użytkowników. U góry na ten domek klikasz. Tu są konta użytkowników. I teraz tam ma być użytkownik kosmetyczka na localhost z kasłem kosmet 3.4, tak? Robicie sobie nowe konto użytkownika. Nazwa użytkownika kosmetyczka. U góry konta użytkowników. I potem dodaj użytkownika. Tu ustawiacie host lokalny. Hasło sobie ustawiacie tak, jak ma być. I to wszystko. I robicie wykonaj. I teraz uwaga. On dołączy masę śmieci, które są niepotrzebne. Tak? Bo zobaczcie, co on tutaj zrobił. Create user kosmetyczka at localhost identified via MySQL native password using, i tu powinno być hasło, i potem jest grant usage to require none i tak dalej. Generalnie odpowiedź na to pytanie to jest tylko i wyłącznie dotąd, z tą różnicą, że tu ma być oto, tak? I teraz, żeby sprawdzić, czy to samo w sobie działa, kopiuj, weźcie sobie to na razie, skopiujcie jako odpowiedź, ale jeszcze sprawdzimy, czy na pewno to działa. Żeby to sprawdzić, wyciepiemy, wyrzucimy tego użytkownika i zrobimy go jeszcze raz, kopiując ten nasz obcięty SQL, żeby zobaczyć, czy to na pewno jest ok. I usuwam sobie tą kosmetyczkę. Wchodzę w SQL-a i próbuję, czy... W ogóle chyba nawet bez tego powinno przejść. Wykonaj. Nie, tutaj bez tego nie przyjdzie. A z tym? A, bo on musi mieć hash tutaj. No dobra, a ktoś z was pamięta, jak się prawidłowo tutaj daje? Nie, no tam były gwiazdki, no ale... No bo podają gwiazdki, bo jak robisz to z kreatora, to dają gwiazdki. A kto zna składnie z was tutaj? Nikt? Naprawdę? Identified by... A. By... I wpisujecie sobie tutaj hasło. Tak? Czyli... Oczywiście, słuchajcie, w warunkach egzaminu, jak wam się mózg zawiesi i dojdziecie do wniosku, że za Chiny nie pamiętacie tej składni, to lepiej, żebyście to wyklikali, skopiowali wyklikane i liczyli na to, że wam zaliczy, niż nie robili tego wcale. To działa. Tak? To. Czyli to jest ta najkrótsza składnia. Wam? Żeby wyrzucić go, wchodzicie sobie w konta, zaznaczacie sobie checkboxem którego i na dole jest wtedy usuń. Czyli to mogę, no dobra, to teraz muszę go usunąć i zrobić jeszcze raz, bo nie zrobiłem screena. Tu, wykonaj. To jest najkrótsza składnia, jaką można zrobić
to konto, tak? Słuchajcie, nie gadajcie, naprawdę. Jak nie ma, to jest życie, to fabularny sandbox. Jak chcecie przyjść sobie pogadać, to idźcie sobie gadać gdzie indziej. Nie musicie siedzieć na tych zajęciach, naprawdę. Zapytanie czwarte, nadające prawa przeglądania danych i aktualizacji do bazy Salon. No i tutaj podejrzewam, większość z was wywali się z telemarkiem. No, jak się nadaje prawa przeglądania danych i aktualizacji tabeli usług? Można teraz sobie wyklikać, tak. Czyli co? W którym miejscu to trzeba kliknąć? Nie. Tutaj? No dobra, ja to co prawda robiłem z tego, ale okej, okay, sprawdźmy twój sposób. Ja robiłem to od strony bazy, czyli wchodzisz w bazę i wtedy dodajesz uprawnienia. Ale okej, okay, konto kosmetyczka ad localhost i co do czego mamy dodać? Przeglądanie danych i aktualizacji do tabeli usługi bazy Salon, czyli wybieracie sobie bazę Salon. Baza. Salon. Do tabeli. Której? Usługi, tak? Przeglądania danych i aktualizacji. To które to są? Przeglądanie danych i aktualizacja danych. Które z tych uprawnień? Które z tych uprawnień? Które z tych uprawnień tu, które widać, to jest przeglądanie lub aktualizacja danych? Tu. Tu. Wykonaj. I się zwaliło. Aha, ale to nie jest, słuchajcie, to nie jest... Czy u was jest ten sam błąd? Możecie to odtworzyć? Ale jest ten sam błąd? U ciebie działa normalnie. Czyli ja mam po prostu, słuchajcie, uszkodzoną, ja mam uszkodzoną u siebie bazę uprawnień. Prawdopodobnie ktoś dłubał w tym i to rozwalił. Więc zakładam, że u was działa, ale słuchajcie, że tak powiem, sam w sobie kwerenda jest poprawna, tak? Pamiętajcie, żeby jak wam na egzaminie zrobić coś takiego, to żeby wołać asystenta, tak? Grant Select Update on Salon usługi, tu kosmetyczka i tak dalej. Tak, dla formalności screen. Będę musiał przeinstalować Xampa tutaj. Już się cieszę na samą myśl. KW4. Dobra. To tyle w temacie bazy danych. I przechodzimy dalej do witryny. Ale kolorki po prostu są cudne. Pierwsza rzecz, przygotowanie grafiki. Obraz 1 wypakowany, przeskalować z zachowaniem proporcji tak, żeby jego szerokość wynosiła 240 pikseli, tak? Tak. Znaczy mam dwa, więc możemy zrobić jeden tak, drugi tak. Jeden ma mieć szerokość 240 pikseli. Mogę go sobie bezczelnie otworzyć paintem. I tutaj zmień rozmiar. Wartość w pikselach, szerokość 240, tak? Można tak. Zapisz i zamknij. To możecie zrobić tylko wtedy, jeśli nie ma przezroczystości, bo jeżeli jest przezroczystość na obrazku, to paint wam ją zniszczy. OK? Drugi obraz. Jaki? Mówisz o otwórz za pomocą jest. Tak, tak. Chodzi wam w tej apce. Tu też można, okej. Tak, tu się przezroczystość zachowuje, dobra. 700 szerokości.
Tak, tylko on teraz chce zapisywać to gdzieś. Dobra, okej, okay, damy radę zamienić. Dobra, ale niezły tip, okej. Okay. Dobra, obrazki mamy zrobione, czyli przechodzimy do kodu. I teraz strona ma się składać z dwóch podstron, z indeks HTML oraz twarz HTML. Obie strony różnią się jedynie drugim blokiem prawym, więc robimy jedną, a potem skopiujemy na drugą, tak? Czyli indeks HTML. Zaczynamy sobie klasycznie od szablonu, język polski, tytuł, widoczny salon, kosmetyczny. Czego ty tam szukasz za tym oknem? Kolega. Kolega. Żebyś powiedział, że koleżanki, to jeszcze byłbym, powiedzmy, w stanie zrozumieć, ale kolegi szukasz? Arkusz stylów w pliku o nazwie styl 7 CSS. Styl 7 CSS i łączymy go z kodem strony. W ten sposób. I teraz tak. Tu jest napisane, że powinniśmy mieć dwa bloki po lewej stronie. Dwa bloki po prawej i poniżej stopka. I teraz spróbujmy to zrobić tak, jak oni chcą, chociaż jakby ja tego nie widzę i myślę, że z tym będzie problem, ale okej. Okay. Czyli to takie boczne się prawidłowo nazywają w HTML-u w piątce aside. Już zmniejszyłem, bo było faktycznie nic nie widziałem. Teraz ok. Teoretycznie możesz, ale w treści zadania jest, że masz użyć semantycznych tagów. Czyli przynajmniej footer na przykład zrób jako footer, a nie jako div. Aside to jest taki div, czyli boczne, coś co jest dodatkową treścią, tak? Czyli tu będzie aside id. Nazwijmy sobie left top, drugie aside będzie miało left bottom. Muszę jakoś rozróżnić. Generalnie gdybym to ja robił tak sobie, to bym po prostu zrobił jednego aside'a i w środku zrobił dwa divy. Ale spróbujemy się pogimnastykować, żeby oni zrobić to tak, jak oni chcą, tak? Main right top. Albo to możemy zrobić jako header, na przykład header. I tu będzie main. Ok. I footer na końcu. Pierwszy blok po lewej stronie, czyli to jest ten nasz blok. Zawartość nagłówek drugiego stopnia, nasza oferta. Panowie, błagam. Wy sobie nie zdajecie sprawy, że mówienie takim tonem podwyższonym, jak ja to robię w tej chwili, jest fizycznie męczące. Jeżeli ja muszę tak robić przez 3-4 godziny, to ja potem nie mogę normalnie mówić. Jeżeli ja dodatkowo muszę jeszcze podnosić głos, bo wy sobie tam z tyłu urządzacie jarmark, to nie pomaga, naprawdę. Lista numerowana, uporządkowana z elementami. Ile tam jest? Raz, dwa, trzy. Trzy elementy. Lista numerowana ma jaki tag? Nie. OL. LI razy 3, tak? I teraz ma mieć elementy oczyszczanie twarzy. Masaż. To zaraz. Masaż i makijaż. Ślepy jestem. Element
element oczyszczanie twarzy zawiera zagnieżdżoną listę punktowaną, nieuporządkowaną pod spodem. I słuchajcie, prawidłowo to trzeba zrobić tu Enter i tutaj UL razy ULLI razy ile tam ma być? 2, tak? Peeling i maska. Tak prawidłowo to powinno być zrobione. Tekst elementu oczyszczanie twarzy jest odnośnikiem do strony twarz HTML, czyli ładujecie sobie to po prostu. Do linka. OK. Odnośnik do strona główna prowadzący do strony indeks HTML ma być pod tą listą numerowaną, czyli tu ma prowadzić do indeks HTML i strona główna. Zawartość pierwszego bloku po prawej stronie, czyli ten nasz header tu. Nagłówek pierwszego stopnia o treści usługi kosmetyczne. Zawartość drugiego bloku po lewej stronie, czyli tego tu się cofamy. Obraz o nazwie obraz 1 JPG z tekstem alternatywnym personel. Zawartość stopki akapit o treści autor. No i tam w normalnych warunkach byście tu dawali PESEL. Zawartość drugiego bloku po prawej stronie. Ten blok się będzie różnił, więc teraz robimy sobie kopię z tej strony. Nazywamy ją sobie twarz. To będzie ta druga stronka. I teraz jeśli chodzi o indeks, ma tu się znaleźć akapit o treści. Witaj, miło nam, że odwiedziłeś nasz salon. Zapoznaj się z ofertą lub z kontaktem. Możecie sobie oczywiście, słuchajcie, złamać to w dowolnym momencie, bo HTML i tak ma w nosie entery, które wstawiacie w kodzie, tak? Tu się ma jeszcze znajdować obraz o nazwie obraz 2 i z tekstem alternatywnym zrelaksuj się. I nagłówek trzeciego stopnia treścią telefon. OK. To jest indeks HTML. Twarz HTML. Tu ma się znaleźć kalkulator, który będziecie rzeźbić w JS-ie. Niech zgadnę. Tak. W JS-ie będziemy go rzeźbić. Nagłówek trzeciego stopnia, kalkulator ceny wizyty. Cztery pola checkbox. Jak się wytwarza pola checkbox? Input type checkbox, tak. Będziemy pisać w JS-ie, potrzebny nam jest name czy ID? ID. A name do czego? Do PHP. Jeden pod drugim z podpisami peeling. O,
Tak, po prostu skopiowałem 4 razy. Maska, masaż twarzy i makijaż. I teraz słuchajcie, nadajemy im jakieś ID. W tych arkuszach się jest ten kryterium, że nazwy muszą być znaczące, więc zróbmy faktycznie zróbmy je takie w miarę. Oczywiście nie używamy polskich znaków na wszelki wypadek. Chociaż akurat JS by sobie raczej poradził. Poniżej przycisk oblicz cenę. Przycisk definiujemy jakim tagiem. Albo button, albo input table. Wystarczy button. A i oblicz cenę. On ma wybierać skrypt. Jeszcze tego skryptu nie piszemy, ale co musi mieć, żeby mógł uruchamiać skrypt? On click. Tak, tu wpiszemy sobie nazwę skryptu. Który tam piłuje golfa na ręcznym. Dobra, i jedziemy z CSS-em do tego. Ja nie wiem, z tym piłowaniem samochodu to jest jakiś rytuał godowy, nie wiem, laski na to lecą? To jest twarz. To jest to. Oto. Okej, okay. I teraz uwaga, ustawione domyślnie wartości dla wszystkich selektorów CSS, krój, czcionki i kabry. Jak się ustawia dla wszystkich selektorów CSS? Nie, body nie, gwiazdka, brawo, bo body ustawia raz, gwiazdka ustawia jeszcze raz dla każdego. Czyli font family Cambria. Dalej. Wspólne dla obu bloków lewych kolor tła. Oba bloki lewe u mnie, zauważcie, mają aside, tak? Więc mogę dać po prostu aside kolor tła E1BEE7 i szerokość 25%. Co muszę jeszcze dać, jeśli chcę, żeby to było obok siebie? Albo flex, albo float. A czym chcecie to robić? A czy mówiłem, że prawdopodobnie się nie da? Możemy spróbować, zobaczymy, czy się rozjedzie. Zrobimy float, jak się rozjedzie, to będziemy się martwić. Float left. Ok. Wspólne dla obu bloków prawych. Czyli u mnie to jest odpowiednio header i main. A tu jeszcze, sorry, jeszcze zgubiłem coś. Dodatkowo pierwszy lewy ma mieć 400 pikseli, a drugi 330. Czyli pierwszy jest aside top, left top, height 400, aside left bottom height 330. Dobra, wspólna dla prawych bloków szerokość, no i oczywiście float left. Rozmiar czcionki 170%. Wyrównanie tekstu do środka. Mi się wydaje, że ten float może zadziałać pod warunkiem, że zamienimy w HTML-u miejscami elementy. Tak teraz sobie pomyślałem, że jak zrobimy aside header, aside
Ten to może zadziała, zobaczymy. Okej. Dalej. Dla pierwszego bloku prawego. Kolor tła. 9C64A6. Biały kolor czcionki. Wysokość 150 pikseli. Odstęp między literami. Kto wie, jak się robi odstęp między literami? Jak nie wiecie, to zwykle na końcu arkusza. Tam są zdarzenia, JS, ale nie wiem, czy nie ma CSS-a. Zwykle był. Jest, zobaczcie, wybrane właściwości obiektu style. Ale tego nie ma faktycznie. Jak myślicie, jaki będzie atrybut CSS-a? Letter spacing, tak? Starczy nam trochę angielskiego, wpadło wam i poradzicie sobie. 5 pikseli. Dla drugiego bloku prawego, czyli on się u mnie nazywa main. Kolor czcionki indygo. Wysokość 9C to jest chyba ten sam, tak jest. Kolor czcionki biały. I marginesy wewnętrzne to jest jaki atrybut? Padding. Dla selektora nagłówka drugiego stopnia. Wyrównanie tekstu do środka. Dla selektora listy punktowanej, nieuporządkowanej. Jaki jest selektor? Nie, UL, nieuporządkowany. Punktorem jest okrąg. Jak ustawić punktor? List. No tego nawet ja nie pamiętam. Ktoś zapamięta, jak jest ten? Style type tu jest. Chyba. Circle? Circle. Ok. Dla selektora obrazu marginesy wewnętrzne 4 piksele. I zewnętrzne 15 pikseli. W momencie, gdy kursor znajdzie się na obrazie, jak mam zdefiniować selektor? IMG dwukropek hover. Wewnętrzne 3. Obramowanie linią kreskową. Linią kreskową, jak to brzmi w ogóle? Kto to pisał? Border. Jednopikselowy indigo. I dashed to jest. Kreskową, no powiedzmy. Dla odsyłacza strony głównej margines wewnętrzny. Jak mogę się odwołać akurat do odsyłacza strony głównej, słuchajcie? Mogę mu dać ID, bo chodzi o ten link tutaj. Albo mogę się odwołać przez selektor bezpośredniego potomka tego aside'a, tak? Ale chyba najbardziej rozsądnie będzie mu dać faktycznie ID.
No dobra, zobaczmy, co nam z tego wyszło. Czyli tak. No i wygląda to tak. I teraz co z tym fantem możemy zrobić? To powinno się znaleźć tu. To powinno się znaleźć na dole. Futerowi tak, futerowi trzeba dać clear boat, bo inaczej nam się wywala na środek. To jest pierwsza rzecz. Futer się znalazł na swoim miejscu. Ale on nie powinien mieć do prawej w ogóle tego tekstu? Nie, do lewej, dobra, nieważne. Teraz słuchajcie, co możemy zrobić? Możemy spróbować zamienić w HTML-u kolejność, to znaczy... Możemy spróbować... tego headera wsadzić przed tym drugim aside'em. Chociaż nie wiem, czy to cokolwiek zmieni. No powiedzmy, zobaczcie, co się stało. Ustawił się tutaj. A jakbyśmy teraz w takim razie tego drugiego aside'a wyrzucili na koniec. Prawie. Żywiec działa, nie? Zobaczcie. Ale nie do końca. A jakbym tego zmniejszył trochę? Nie, to nic nie daje. Okej, okay. Czyli generalnie ja tego nie widzę. W sensie jakby ja nie widzę możliwości zrobienia tego w ten sposób. Można to zrobić floatem łatwo, tak? Warunkiem, że zapakujecie sobie to w dwa osobne kontenerki. Tak? I wtedy nie ma w ogóle żadnego problemu. Czy chcecie to robić flexem, czy mam to zrobić floatem w kontenerach? W kontenerach? Ok. No to jeśli byśmy chcieli robić to w kontenerach, to zróbmy to tak. Zostawmy sobie jeden aside. Górę wsadźmy sobie w diva left top, tak jak było. Wywaliłem środkowe aside, także został jeden. Jeden cały aside. Teraz górną część mam w left top. A dolną część w divie, który się będzie nazywał left bottom. Są dwa divy w jednym aside, tak. Dwa divy, na górę i na dół. I teraz lewą stronę mamy już rozwiązaną. W ten sposób. Będzie na gicie kod później, bo tutaj jakby guzik zobaczysz, bo biorąc pod uwagę, w jakim powiększeniu tu jest, to nic nie widać, tak? Lewa strona została zmodyfikowana w ten sposób, że cała lewa strona, może tu będzie lepiej to widać. Cała lewa strona składa się z jednego dużego aside'a, który ma float left i potem z dwóch części, górnej i dolnej, i ta górna i dolna mają wysokości nadane, tak? No bo miały być dwa bloki lewe i dwa bloki prawe, więc jakby żeby było to zgodne z treścią zadania, to są dwa osobne divy. Teraz panowie! Ja wam powiedziałem już coś. Jak was nie interesują zajęcia, to nie musicie na nich być. A jak wam się nie podoba sposób prowadzenia zajęć, to będziecie zamiast takiego sposobu przychodzili i bez włączonego internetu robili te arkusze na ocenę sami. Nie wiem, która metoda przyniesie lepszą efektywność nauki. Ale ta druga będzie dla was zdecydowanie mniej komfortowa. I co ja mam zrobić teraz z tym, powiedz mi? Może ci nie lubi, po prostu. Okej, i teraz... Gdzie się podział header? To jest main. Ja chyba się tak rozpędziłem, że wyrzuciłem kompletnie headera, bo widzę, że go nie ma tutaj. No, wyrzuciłem tego headera kompletnie.
Okej. I zobaczcie, że ja już nawet prawej strony nie muszę pakować do diva. To już po prostu działa, nie? Chodziło o to, że tą lewą stronę trzeba było zapakować w jeden wspólny kontenerek. Tu nie działa, no bo tu musimy zrobić poprawki, nie? Ale indeks jest ok. Ja sobie tą całą lewą stronę, czyli tego całego aside'a skopiuję z jednej strony na drugą, czyli z indeks na twarz. Słucham? Później, nie teraz. Bo ja się boję, że nie wyrobię się ze skończeniem tego arkusza. Jak zostanie czas, podejdę ci pomogę, ok? Tu mi się coś nie zgadza, bo one się powinny wyświetlić pod sobą. Tam było w treści chyba, że mają być pod sobą. Tak, więc słuchajcie, jeżeli w treści w HTML-u jest, że one się mają znaleźć jeden pod drugim, to po prostu nam sugeruje, że mamy brutalnie walnąć BR na końcu każdej linii, nie? Czyli robicie po prostu BR, BR, BR i BR i wtedy one się ułożą pod sobą, tak? Dobra, CSS jest ogarnięty, strona wygląda tak, jak ma wyglądać. Nie wiem, czy ten link strona główna tutaj wygląda dobrze. Nie, coś skopałem z CSS-em. A index link padding. A, bo prawdopodobnie na jednej jest, a na drugim nie ma. Tak, tu nie ma ID. Tu też nie ma, bo cofnąłem. ID. Czyli to ID nadane do linku, do strony głównej. Jest ok. Nie mówię, że jest perfekcyjnie, jest ok. Dobra, i to macie wszystko w tej chwili poza JS-em. JS jest następujący do zrobienia. Po pierwsze, wymagania dotyczące skryptu CSS-a sobie zamkniemy, żeby nam nie przeszkadzał. To zamkniemy, zostajemy tylko na tej stronie twarz. I teraz pierwsza rzecz, jak patrzycie na specyfikację tego, co macie zrobić, ma być skrypt napisany w języku wykonywanym po stronie przeglądarki, czyli w JS-ie, tak? Jakby nie ma innego, a przynajmniej nie przychodzi mi do głowy żaden inny skrypt, który byłby napisany po stronie przeglądarki poza JS-em. I teraz należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych i funkcji w języku polskim lub angielskim, więc możemy sobie napisać tutaj funkcję oblicz, będzie poprawnie, może być count, whatever, tak? Ale że ma być znacząca po polsku albo po angielsku. I teraz ta funkcja ma się odpalić po kliknięciu tego guzika, więc tutaj do onklika wpisujecie sobie oblicz z nawiasami czy bez? Z nawiasami? Żeby sprawdzić, czy działa, możecie sobie wkleić tutaj na chwilę alert z jakimś bardzo prostym stringiem i sprawdzić sobie, czy działa. Działa. Ok, czyli wiecie już, że funkcja się uruchamia. To jest taki jakby punkt tutaj, że wiecie już, że to działa, możecie się zabrać za resztę. I teraz oblicza łączną cenę zabiegów wybranych checkboxów zgodnie ze scennikiem tabeli. I tu macie tabelkę, ile macie za każdy zabieg wpisać złotych do rachunku. Czyli możemy sobie zdefiniować sumę 0 na dzień dobry. I teraz sprawdzając każdego checkboxa. Oczywiście mi teraz Blackbox to podpowiedział, więc jakby tego na egzaminie nie będziecie mieli. Ale tak mniej więcej ma to wyglądać, tak? Jeżeli dokument peeling checkbox jest checked, dodaj 45 zł, tak? I dla każdego checkboxa w ten sam sposób. 2, 3, 4. Ten się nazywa, drugi się nazywa maska checkbox i cena za maskę jest 30 zł. Trzeci się nazywa masaż checkbox. Masaż kosztuje 20 zł.
i makijaż checkbox. Cena 50 zł. I to wam policzy sumę, ale ona jest na razie policzona, natomiast nigdzie nie wyświetlona. Wyświetla wynik działania w akapicie pod przyciskiem według wzoru. Cena zabiegów, suma. LED, tekst wyjściowy, suma zabiegów plus suma. Jak bardzo chcecie, to można tu string, ale jakby wystarczy suma, tak? I teraz, żeby ten tekst się pojawił pod guzikiem, musimy tam zrobić taki pusty, musimy zrobić tutaj pusty akapit. I żeby odnieść się do niego w JS-ie, to co muszę zrobić? ID muszę mu nadać, tak? I mając już mając akapit i mając jego ID, mogę sobie teraz zapisać do niego ten tekst wyjściowy. I teraz słuchajcie, po zrobieniu tego wszystkiego, refresh strony, zaznaczę sobie jakieś dwa defaultowe, oblicz cenę. 50 zł za maskę i masaż, gdzie masaż kosztował 20, maska 30, zgadza się. Jak nie zaznaczę nic, 0, tak? Zaraz będzie na GitHubie kod. Nie uczcie się przepisywania kodu z tablicy, to nie ma sensu. Wartość dodana nauki wasza w tym jest żadna. W sensie co, nauczycie się na pamięć? Wy macie to sami zrobić, a nie przepisywać to, co ja piszę, bo to jakby nie ma żadnego sensu. Niczego się nie nauczycie. Moim zdaniem powinniście ten film... Dlaczego ja nagrywam wam to jako film? Po pierwsze dlatego, że części z was nie ma. Część z was jest nieprzytomna. Część z was ma ciekawsze rzeczy do roboty aktualnie i nikt nie robi tego, co powinna. Dlatego macie to jako film. Dla mnie, moim zdaniem, najbardziej efektywną metodą jest to, że siadacie sobie do tego arkusza, włączacie sobie film, oglądacie go raz od dechy do dechy, on będzie trwał ten konkretny 57 minut i potem otwieracie sobie koda, otwieracie sobie arkusz i próbujecie go zrobić sami. Tak? W miarę możliwości, bez korzystania z internetu. Oczywiście, jak wam się zatniecie, to albo wracacie do filmu, albo szukacie w necie, ale próbujecie go robić sami. Uczycie się robiąc, a nie oglądając i przepisując, tak? Jakby takie jest moje doświadczenie. Oczywiście to jest kwestia osobnicza, tak? W sensie część z was ma preferencję do uczenia się, obejrzy film i będzie umieć. Ale to nie jest tak, że jakby wszystkim wam to wystarczy. Najwięcej się nauczycie pisząc sami. Dobra, szybkie sprawdzenie z kryteriami. Wszystko zrobiliśmy, czy nie zapomnieliśmy czegoś. Kocham to, jak się Adobe tu wyrzuca za każdym jednym razem. To są kryteria, lecimy po kolei tak bardzo pobieżnie, żeby was nie trzymać dłużej niż to konieczne. Import zrobiony, zapisany, kwerendy. Dalej. Plik kwerendy jest, zapytanie. Sprawdźmy sobie tylko, słuchajcie, na szybko te zapytania. Pierwsze, select nazwa cena, no to było banalne. Drugie, average cena count. A czemu tu jest rodzaj 1? Czekajcie, to ja mam... Albo ja mam chyba błędne kryteria, słuchajcie. Nie, no piątka. I to jest piątka. Gdzie jest arkusz? Tu jest arkusz. Kwerenda miała być druga. Gdzie to jest? Średnio liczbę zabiegów kosmetycznych. Dlaczego tu jest rodzaj 1? Czy ja coś banalnego pominąłem, czy... Tu jest ta tabela. Aha, dobra. Czemu nikt was tego nie zauważył? Bo ja lubię sobie utrudniać życie. Czemu nikt was nie zauważył, że tu jest kolumna rodzaj? I w arkuszu zakładam.
No, zobaczcie. Czyli całe drugie jest, że tak powiem, do lachy zrobione. Bo ja się do tego nie doczytałem. Nikt z was też nie zaprotestował, tego nie przeczytał, tak? Że tu jest napisane, że w tabeli pole rodzaj jest jeden usługi kosmetyczne i już. I jakby niepotrzebnie w ogóle tak bardzo komplikowaliśmy sobie życie. Zupełnie przypadkiem ono się pokrywa. W sensie jakby tam, gdzie jest kadra ID 2, jest rodzaj 1. Czyli co do zasady zadanie jest wykonane poprawnie, tylko jakby zupełnie niepotrzebnie skomplikowaliśmy sobie życie, zamiast przeczytać arkusz i dokładnie i zrobić to dużo prościej. Moja wina. Dalej. Create user, to mamy dobrze. To mamy dobrze. Przeskalowaliśmy obrazki, doctype, język. Zmieniliśmy język, czy nie? Jest zmieniony. Układ bloki, dwa lewe, dwa prawe, stopkę. Co ciekawe, nie jest... W sumie myślę, że to byłoby poprawnie tak jak jest, no bo generalnie są dwa lewe bloki, są dwa prawe bloki. To, że te dwa lewe są w trzecim, no nie ma tego w kryteriach, tak? Listy nienumerowane, numerowane, grafikę, twarz, umieszczono checkboxy, układ bloków jest poprawny. Otwiera się jedna strona, druga strona, otwiera się, uruchamia się skrypt, zawiera działające połączenie z arkuszem styli. Pamiętajcie, że tutaj, jeżeli się walniecie i zrobicie ID, a w CSS-ie będziecie próbować się odwoływać po kropce, to od razu wam uwala cały punkt, nie? Formatowanie to robiliśmy, tego nawet nie muszę za zbyt specjalnie mocno sprawdzać, bo tutaj wszystkie te CSS-owe zostały zrobione poprawnie. Zobaczcie, są dwa równoległe atrybuty, jest list style i list style type. Ten obrazek, nie wiem czy hover działał poprawnie. Działa. Natomiast JS-a zapisano w języku JavaScript, zawiera co najmniej jedną instrukcję, wykonuje przynajmniej wykorzystuje jedną metodę DOM. Co to są metody DOM? Co to są metody DOM? To. Dokument getElement by ID na przykład, tak? To jest metoda, która odnosi się do modelu dokumentu. Skrypt stosuje własność checket, liczy sumę, wyświetla wynik, zastosowano znaczące nazewnictwo, tak? Czyli jedyny tutaj error, który mamy w tym arkuszu, to jest właśnie kwestia skomplikowania sobie niepotrzebnie zupełnie tego, tej drugiej kwerendy, tak? Dlatego dobrze musicie pamiętać, pilnować tego, żeby ten arkusz czytać dokładnie. Pytania?